Siemanko wszystkim. Dzisiejsze podsumowanie tygodnia. Zaczynam z bardzo nietypowego miejsca. Może mi się łamać głos, może mi zasychać w gardle. Dlaczego tu jestem? Jestem tu dlatego, bo strasznie stresują mnie właśnie występy publiczne. Nie wiem, czy to po mnie widać, czy nie widać, ale to, co się dzieje w środku mnie, to jest po prostu jakaś masakra. Tutaj mi mrówki po rękach chodzą, no ale na tym polega ten program. To jest klucz tego programu. To, co chcę wam wszystkim przekazać, że wszystkie problemy są tylko w naszych głowach. Wszystkie stresy, które mamy, są tylko w naszych głowach. To są balony, które sami sobie pompujemy. A czym są większe, czym są bardziej napompowane, tym jest nam ciężej je przebić. I przez to, że właśnie występowanie w miejscach publicznych jest dla mnie mocno stresujące, postanowiłem zajrzeć temu lwu prosto w paszczę i przebić ten właśnie problem tutaj. Odkąd zaczęliśmy dla was nagrywać, w większości sytuacji, kiedy miałem nagrywać przy ludziach, gdzieś między ludźmi, było to dla mnie no mega stresujące. Zawsze starałem się gdzieś stanąć na uboczu, powiedzieć swoją kwestię szybko, czasami nawet nie bez przemyślenia, żeby tylko odbębnić i wrócić z takim zrzuconym kamieniem z serca. No ale idziemy do przodu, rozwijamy się. Przekazuję wam swoje mądrości, przekazuję wam właśnie to, jak ja podchodzę do problemów, jak ja rozbijam problemy na części pierwsze. Więc muszę też być tego przykładem. I pomimo, że jest mi mega ciężko, to zaglądamy temu lwu w paszczę. W minionym tygodniu udało się zrobić 5 treningów. Cały plan treningowy jest podzielony na takie mini bloki. Każdy mini blok ma 4 tygodnie, 4 miesiące treningu, więc 4 mini bloki. I w tym tygodniu właśnie był ostatni tydzień z pierwszego mini bloku. Mini blok jest, ten ostatni tydzień tego mniejszego, z każdego mini bloku jest takim słabszym, że tak powiem słabszym, mniej obciążającym organizm treningiem, jest po to, żeby właśnie organizm się jak najbardziej zregenerował. Można powiedzieć, na moje szczęście, kontuzja w nodze, więc noga miała więcej czasu na to, żeby odpocząć, ale na szczęście też udało się powoli wrócić do biegania. Udało się zrobić 2 treningi biegowe. Słabe, bo słabe. Nie robiłem jeszcze treningów zadaniowych, zrobiłem tylko treningi nazywane w moim planie treningowym recovery runy. Tak? Nie wchodziłem w nic mocniejszego. Kontynuowałem tak samo jazdę na rowerze, zrobiliśmy 3 treningi kolarskie, bo bardzo mi na tym kolarstwie zależy, bo chcę wam pokazywać piękno tego kraju, w którym się znajduję, piękno Tajlandii. Bardzo często w polskim internecie, w polskiej telewizji spotykacie się z takimi negatywnymi stereotypami na temat Tajlandii, że jest to kraj imprezowy, a osoby, które to właśnie pokazują, zapominają pokazać piękno, które nas tutaj otacza. I nie mówię tylko o pięknie naturalnym, o tej zieleni wszechotaczającej, o tych pięknych lasach, ale tak samo o bardzo przyjaźnie nastawionych ludziach, o uśmiechniętych ludziach, o mentalności tajskiej, przecudownej, w której się całą rodziną zakochaliśmy. A poza treningami odbyły się też, jak dobrze wiecie, 2 lekcje języka tajskiego, który jak na razie dla mnie jest nie do ogarnięcia ze względu na moje pochodzenie typowo europejskie, a język tajski, azjatycki język jest językiem tonowym. Rządzi się 5 tonami i jedno słowo, czy inaczej, to samo słowo, inaczej zaintonowane, już znaczy coś innego, więc jak na razie czarna magia. Czarna magia, ale małymi krokami myślę, że z tygodnia na tydzień będzie lepiej. Poruszyliśmy też 3 tematy. Pierwszym tematem była droga jako proces w osiąganiu celów. Drugim tematem była bardzo ważna aktywność fizyczna.
No i trzeci, według mnie najważniejszy z tego tygodnia temat to był, jak to nazwałem, a wziąłem to z piosenki Zeusa, perfekcyjna niedoskonałość. Wielu z nas właśnie chce być osobami perfekcyjnymi. A perfekcyjność jest jedną z rzeczy, która hamuje nas do, w naszych drogach do sukcesu. Ale nie będę dzisiaj mówił więcej na temat omawianych w tym tygodniu tematów, bo miałoby się z celem omawiania ich w ciągu tygodnia. Odsyłam Was do tych tematów, linki będą w opisie tego filmu. Warto obejrzeć. Rozłożyłem tam każdy z tych tematów na części pierwszej, omówiłem go o wiele dokładniej. W nadchodzącym tygodniu jest plan na zrealizowanie 8 treningów z założenia biegowych, ale nie zrezygnuję z roweru, na pewno będzie rower. Ale w tym tygodniu odważę się już na mocniejsze jednostki biegowe. Więc na pewno będzie bieganie w progu, na pewno będą podbiegi i jeszcze kilka ciekawych, mocniejszych jednostek. Ale tak jak powiedziałem, pojedziemy też w kilka fajnych miejsc, które już mam zaplanowane, w kilka fajnych miejsc na wyspie Phuket, pięknych, naturalnych miejsc. Na odcinkach już zaczęły się pojawiać i będą się pojawiały także moje dziewczyny o wiele częściej. Wróciła Kamila, już na dobre się oswoiła, na dobre już zaklimatyzowała się z powrotem w naszym pięknym nowym miejscu i będzie się pojawiała częściej. Będzie się pojawiała w odcinkach tematycznych, będzie się pojawiała w odcinkach związanych ze sportem, bo też kocha bardzo sport. Także jak dziewczyny dołączą, to już będzie w ogóle miodzio. Wyobraźcie sobie, że w tym tygodniu udało nam się nakręcić bez totalnego przymusu, na totalnym luzie. I teraz fanfary. 11 odcinków. Kolejny raz. Aż się oplułem. 11 odcinków. Zaczynaliśmy od jednego odcinka tygodniowo. Przyjeżdżając tutaj, robiliśmy 3 odcinki tygodniowo i to już było dla nas mega wymagające. A w tym tygodniu 11 odcinków na totalnym luzie, na totalnym luzie. Także jestem z siebie i z moich dziewczyn dumny. Pokazuje to, że będziemy fajnie rozwijali nasz kanał. A YouTube traktuje, ogólnie traktujemy, a w większej mierze ja, no bo mój był pomysł tego daily vloga, jako możliwość wypowiedzenia się, jako możliwość dzielenia się swoim doświadczeniem, jako możliwość powiedzenia to, co siedzi mi w głowie i w sercu. A tak z żartem powiem, że Kamila, odkąd zaczęły się daily vlogi, powiedziała mi, że już nie przyłapuje mnie, jak gadam sobie pod nosem do siebie. Bo mogę się z Wami dzielić swoimi doświadczeniami i swoimi przemyśleniami. Powoli będę kończył, bo ze stresu drętwieją mi ręce, chodzą mi mrówki po całych rękach. Ale specjalnie wybrałem to miejsce, wybrałem specjalnie to najbardziej oblegane miejsce, jakim jest na Phuket Bangla Road. Żeby na własnym przykładzie nie być gołosłownym, pokazać Wam właśnie to, o czym mówię, żeby moje mówienie nie było biadoleniem, tylko żeby moje mówienie miało pokrycie w moich czynach. Ten balon, który siedział w mojej głowie, został przebity. Wiem, że jak teraz wrócę do domu, emocje całkowicie zejdą, to ja będę bogatszy w doświadczenie, bogatszy w takie doświadczenie, że występowanie między ludźmi nie będzie już dla mnie stanowiło problemu. Bo o to właśnie chodzi, o to chodzi we wszystkich naszych problemach życiowych. To, co ja robiłem na własnym przykładzie, co Wam w tym momencie pokazuję. Każdy problem życiowy należy rozbić na części pierwsze. Każdą z poszczególnych części pierwszych należy przeanalizować, wyciągnąć z niej wniosek, zastosować ten wniosek we własnym życiu i złożyć te części pierwsze znowu do kupy. I wtedy ten problem nie będzie już dla nas łatwo rozsypującym się domkiem z kart, tylko będzie ceglastym budynkiem, trwałym i nie do rozwalenia, nie do zniszczenia. Dlatego w naszych odcinkach, w moich przemyśleniach i w moich wskazówkach bardzo często będą się ukazywały cegiełki, jako właśnie
elementy pierwsze, które zbudują z was, tak jak zbudowały ze mnie, silnego człowieka, człowieka, dla którego żaden problem nie jest w stanie mnie zniszczyć i żaden problem nie jest w stanie mnie pokonać. Tego samego życzę wam i tego samego będę pokazywał i to samo będę pokazywał wam na swojej osobie i na swoim doświadczeniu. Z tego coraz bardziej gęstego miejsca i pięknego miejsca serdecznie was pozdrawiam. Mam nadzieję, że podobał wam się i coś wyciągnęliście z mijającego tygodnia i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków w nadchodzącym tygodniu. Kocham was i do zobaczenia. Hej!